że harcerstwo to nie tylko formacja, ale także działalność polityczna, a nawet działalność wydawnicza. Dlatego w naszej audycji książka mówiąca o tej mniej znanej stronie harcerstwa i to właśnie ją będziecie mogli zdobyć w dzisiejszym konkursie. Mowa o książce Wydawcy gorszego Boga. Czasy, ludzie, wydarzenia 1988-1992 Wojciecha Śliwierskiego. Autor zdobył wykształcenie ekonomiczne we Wrocławiu, ale to nie z Wrocławiem i nie z ekonomią związał swoje przyszłe życie. Pociągało go także pisarstwo i dziennikarstwo i szybko dał się porwać tym właśnie pasjom. W latach 1978-1981 współpracował z tygodnikiem Motywy jako reporter, publicysta, felietonista i redaktor. Ważną rolę w jego życiu odegrało także harcerstwo i to także przyczyniło się do wpływu na jego zawodowe plany. W latach 1982-1984 był redaktorem naczelnym miesięcznika Drużyna Propozycje. Był też oczywiście kierownikiem Wydziału Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP. Najważniejsze jednak to, że był redaktorem harcerskiej oficyny wydawniczej. Śliwierski w książce Wydawcy gorszego Boga opisuje historię współtworzonej przez siebie instytucji od jej początków w roku 1988 do momentu rozwiązania w roku 1992. To wprawdzie niewielki wycinek historii naszego kraju, ale wycinek, przyznajcie sami, niezwykle istotny, bo obejmujący lata transformacji ustrojowej. Autor pokazuje nam zatem nie tylko fragment polskiej historii, ale i historię harcerskich ruchów wydawniczych i miejsce harcerzy w przemianach w naszym kraju. Doskonale pokazuje także działanie przedsiębiorstwa w latach przejścia z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę wolnorynkową. Dodatkową zaletą tej książki jest ogromna ilość fotokopii dokumentów, które stanowią o autentyczności pracy autora i dają czytelnikowi możliwość samodzielnego przejrzenia niektórych poruszanych zagadnień w oparciu o naprawdę dobrze zebrany materiał źródłowy. Książka Wydawcy gorszego Boga to, zdaniem internautów, najlepsza książka historyczna roku 2011 i szybko dowiadujemy się, dlaczego tak jest.